Trenerze, kolejny dzień rekordzistów w biurze? No można tak powiedzieć. No, graliśmy dzisiaj w większości dobry mecz. Były te momenty w pierwszej połowie, gdzie za dużo kontr. I to gdzieś tam trochę nas bolało w przerwie. Trochę zmieniliśmy, tam udoskonaliliśmy sposób gry i ta druga połowa wyglądała dużo, dużo lepiej. Jestem bardzo zadowolony z zespołu, bo każda dwucyfrówka cieszy. Wiadomo, nie wpadamy w samozadowolenie, bo przed nami trudne mecze. Ale znowu kolejny mały kroczek do Mistrzostwa Polski. Z moich wyliczeń brakuje nam tylko 2 punkty, więc będziemy pracować, żeby te 2 punkty jak najszybciej zdobyć. Gole dziś zdobywali ludzie nieoczywiści, jeśli chodzi o rubrykę snajperską. Michał Kubik 3, Jani Korpela 3, Miłosz Krzępek w debiucie. No tak, można tak powiedzieć, no ale ci wszyscy zawodnicy gdzieś w każdym meczu dają z siebie tyle i też mają w każdym meczu sytuację. A dzisiaj się tak złożyło, no mamy zespół wyrównany, więc nie zawsze snajperami są ci, którzy to robią zazwyczaj. Akcja Clearex, mecz już w sobotę. No tak, no mecz po mistrzostwa można powiedzieć, mecz nie będzie dla nas ważny, bo jak wszyscy wiemy, przegraliśmy z nimi 2 mecze w tym sezonie, no a to też nie jest mecz o życie i mecz najważniejszy na świecie, więc do tego też podchodzimy tak do każdego innego, ważny, ale jest to nasz kolejny mecz. Jednakowoż gratulujemy dzisiejszej wygranej i powodzenia życzymy w najbliższą sobotę. Dziękuję bardzo. Radosław Marcinkowski, kapitan AZS-u Wilanów. Kapitanie, czy warto było drażnić lwa wyrównującym trafieniem? No jak widać, chyba nie, bo faktycznie po bramce na 1-0 trochę przeciwnicy się uspokoili, poczuli pewnie i mieliśmy te kilka sytuacji. Pierwszej, drugiej, trzeciej nie wykorzystaliśmy. Czwartą udało nam się skończyć na 1-1, no i faktycznie podjużyliśmy tego lwa i zapłaciliśmy potem za to wysoką cenę. Niemniej byliście chwaleni za ofensywne usposobienie, zwłaszcza w pierwszej części spotkania. No tak, no sami nie myśleliśmy, że będziemy grać aż ofensywnie, natomiast czuliśmy się w miarę nieźle w tych akcjach. Tworzyliśmy sobie te okazje, myślę, że sami byśmy trochę nawet tak jak będziemy zdziwieni, że aż tyle ich było. No cóż, no nieskuteczność, bo gdybyśmy pewnie te jedną, dwie więcej wykorzystali na początku, to wynik mógłby być bliżej remisu przez dłuższą część meczu i nie wiadomo, jak by się to potoczyło. No. Dzięki serdecznie za rozmowę. Trenerze, mimo wysokiej porażki, chwalili Was komentatorzy spotkania za ofensywną postawę, zwłaszcza w pierwszej części, bo praktycznie każdy atak AZS-u kończył się jakimś konkretem. Nie no, na pewno przyjechaliśmy tutaj po lekcję do profesora, ale jako niepokorni studenci staraliśmy się troszeczkę pokrzyżować te plany. Bozia nam dała taki moment, w którym było 1-1 strzelenie, gdzie wszyscy wybuchliśmy radością, euforią. Było nam to dane, więc pozytywnie o to oceniamy. Oczywiście my wracamy z formą, mam nadzieję, teraz na najważniejsze mecze. Tutaj nie ukrywam, że chcieliśmy się odbudować. Ten wynik być może nie wskazuje, że ta odbudowa jest właściwa, ktoś może pomyśleć, ale tak jak pan powiedział, my tutaj postawiliśmy, mam nadzieję, jakąś poprzeczkę wysoką. Udowodniliśmy, że ten futsal nie jest dla nas przypadkowy. Strzeliliśmy 2 bramki mistrzom Polski, obecnym i przyszłym. Tak więc to mnie cieszy jako trenera. Przed nami jeszcze troszeczkę pracy. Widać, że ten COVID już od nas odszedł. Dzisiaj graliśmy bez Cybalczyka i bez Dregiera. To też trzeba podkreślić, że tak naprawdę bardzo młodzi zawodnicy dzisiaj mieli szansę pokazania się z jak najlepszej strony u bram profesorów. Tak zwane wrażenie artystyczne może nie jest podstawą do budowania optymizmu, ale na pewno jakaś tam iskierka nadziei się tli. Trzeba tylko poprawić skuteczność. No ja to powiedziałem jeszcze w szatni przed chwileczką, że ja to założyłem, ja to widziałem, wolę walki, akcje, jeszcze tą niedokładność być może wynikającą z tego zgrania, z nerwów, bo widać było stres, prawda, gdzie mieliśmy przewagę, trochę ją ćwiczyliśmy, a tutaj wysoki pressing mistrzów no, spowodował taką dekoncentrację, panikę, no jak student dostaje trudne pytanie i musi odpowiedzieć, to się denerwuje, no i tak się dzisiaj denerwowali moi studenci. Powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki, wzajemnie. Mistrzostwa życzę. Wyjątkowo dziś ofensywnie, żeby nie powiedzieć ultra ofensywnie nastawiony Michał Kubik, aż 3 gole. Kiedy to się ostatni raz zdarzyło? No 3 gole ostatni raz w reprezentacji się zdarzyło rok temu na Malcie. Natomiast w rekordzie jest to mój pierwszy hat-trick. Cieszę się z tych bramek, ale najważniejsze, że drużyna wygrała w tym meczu i kontynuujemy tutaj walkę o mistrzostwo. Fajny, otwarty futsal, a w tym między innymi twój gol numer 200 dla rekordu w tym sezonie. Fajnie się patrzyło na wasze spotkanie i widowisko stworzone z akademikami z Wilanowa. Myślę, że tak. Dużo właśnie długich akcji, skonstruowanych, ładnych tych akcji, ładne bramki, myślę. Więc fajny mecz. Pojawiały się oczywiście błędy z naszej strony, natomiast prowadziliśmy grę, strzelaliśmy bramki, jeszcze tych sytuacji było dosyć sporo, więc myślę, że pozytywny mecz. Świętowanie jeszcze nie czas zacząć. Akcja Clearex Chorzów przed Wami. No tak, no
trzeba powiedzieć, że odwieczny rywal, tak? Te mecze Rekord Clearex elektryzują, myślę, że każdego, bo one są zawsze bardzo ciekawe i bardzo emocjonujące. No my chcemy właśnie w tym meczu przypieczętować nasze mistrzostwo i taki mamy cel, więc będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Czego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.